Kubik Inch założyliśmy wraz z Filipem Matejakiem w 2014 roku. Byliśmy tuż po studiach, tuż po Politechnice, pełni entuzjazmu. Stwierdziliśmy, że ten druk 3D to taka super technologia, wszystko można robić, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy można produkować w krótkim czasie. Przez wiele lat testowaliśmy różne rozwiązania, różne technologie, różne maszyny. HP przekonało nas do swojego rozwiązania wydajnością, całą obsługą posprzedażową, serwisową. Drukarka HP może tak naprawdę drukować 24 godziny na dobę. Bardzo ważne jest to, że druk zaczyna się po relatywnie krótkim czasie. Od kliknięcia start drukarka zaczyna drukować i kłaść warstwy i tworzyć pierwsze warstwy modeli. Drugim ważnym aspektem jest wymienna komora drukująca, która pozwala na bardzo szybką zmianę i rozpoczęcie kolejnego procesu. To znaczy w drukarce nie zachodzi chłodzenie, tylko to chłodzenie w druku zachodzi na zewnątrz. Trzecim ważnym aspektem jest czyszczenie i odzysk proszku, do którego HP zrobił dedykowane urządzenie, którego inni dostawcy nie posiadają. W poprzednich technologiach ten tak zwany refreshment rate to był 50-50%, czyli zawsze 50% świeżego prochu musieliśmy dosypywać. W tej technologii musimy dosypywać świeżego prochu tylko 20%. To jest zdecydowanie różnica. To jakby przekłada się to generalnie na to, że dużo mniej tego świeżego prochu znika nam z magazynu, czyli dużo rzadziej musimy go dokupywać. Po zakupie drukarki HP wydajność nasza wzrosła 10-krotnie. Urządzenia są czyste, są łatwe w obsłudze, nie wymagają bardzo skomplikowanych urządzeń dookoła, nie wymagają specjalnie przygotowanych pomieszczeń. Przełomowym momentem dla firmy było wejście w współpracę z firmą Unilogo. Unilogo Robotics zajmuje się produkowaniem linii produkcyjnych do nalewania, etykietowania, zakręcania, w których wykorzystywane są elementy pozycjonujące, dopasowane do opakowań. W pewnym momencie istnienia naszej firmy spotkaliśmy się z problemem takim, który powodował, że potrzebujemy dużo części w krótkich nakładach, w małych seriach. Produkowane w sposób konwencjonalny są dość drogie i czas, który potrzebny jest na ich wyprodukowanie, nie do końca spełniał nasze oczekiwania, oczekiwania naszych klientów. W tym momencie pojawiły się na rynku firmy drukujące 3D, m.in. Kubik Inch, i zupełnie przypadkiem nawiązaliśmy współpracę. Firma Kubik Inch produkuje dla nas głównie elementy formatowe, części maszyn, które są zamawiane w niewielkich nakładach, a jednak potrzebujemy dużej dokładności wykonania i szybkiej reakcji partnera, który nam je dostarcza. Kubik Inch dostarcza do nas więcej detali drukowanych cyfrowo, niż byśmy się spodziewali. Tendencja jest wzrostowa. Wierzę w to, że w pewnym momencie wszystkie elementy, których potrzebujemy w niewielkich nakładach, będą drukowane cyfrowo. Integard wybraliśmy jako dostawcę tej drukarki przede wszystkim dlatego, że zaoferowało nam bardzo duże wsparcie i w procesie pozyskiwania finansowania, no i oczywiście, co dla nas było tak naprawdę kluczowe, byliśmy pewni, że mają oni bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o obsługę serwisową. Integard jest firmą, która istnieje na rynku od wielu lat, no więc jakby tutaj to było coś, jakby nad czym się w ogóle nie musieliśmy zastanawiać. Wiedzieliśmy, że ta obsługa serwisowa od Integardu będzie rzetelna i zawsze na czas.